Siema, z tej strony Skaza. Kilka miesięcy temu nagrałem filmik o 10 najlepszych skinach z karnetu bojowego i dziś zdecydowałem się zrobić to ponownie, jednak tym razem o najgorszych. Zapraszam do oglądania, może się okazać, że to ty grasz właśnie tym najbrzydszym. Numer 10, DJ Yonder. Prawdopodobnie gdyby nie wyszedł w 6 sezonie chapteru 2, to obecnie nigdy już by nie wyszedł. Ostaje bardzo wyglądem pozostałych skinów i widać, że jest mega stary. Numer 9, Battle Oak, sezon 4. Pamiętam to jak dziś, gdy wyszedł sezon 4 i każdy nim grał. Jednak obecnie stwierdzam, że było to spowodowane tym, że wtedy mało kto miał inne skiny niż te z karnetu. A gdyby ten skin pojawił się w sklepie obecnie, zapewne kosztowałby tylko 800 dolców. Numer 8, Gunnar. Wygląda po prostu jak podróbka Brutusa prosto z AliExpress. Skin jest duży, przez to jest praktycznie niegrywalny, a dodatkowo chyba fabularnie nikt go nie lubi. Numer 7, Sentinel z sezonu 9. O mój Boże, czy muszę tutaj coś dodawać? Spójrzcie tylko na niego. Nie wiem, żeby nawet w trakcie sezonu ktoś go obrał, bo był tak brzydki. Numer 6, Aim z sezonu 6. Jedne co jest ciekawe w tym skinie, to jego plecak, który pokazuje, ile mamy zabójstw w danej grze. Trochę jak Statrak chce się, tylko że restało się co gierkę. Ale sam skin, no, co by tu dużo mówić, słaby. Numer 5, LT John Lama. Tutaj taka sama sytuacja, nie pamiętam, żeby ktokolwiek nim gram. Spójrzcie tylko na jego twarz. Ten skin nigdy nie powinien pojawić się w karnecie. Mógł zostać jedynie NPC-tem. 4. Nightshade z sezonu 6. Ten, kto wymyślił tego skina, powinien stracić pracę. Tak jak zwykły oryginalny pomidor jest całkiem spokojny, może się z niego pośmiać, tak ten? Tak kapturzony pomidor jest po prostu obrzydliwy. Numer 3, Hybrid z sezonu 8. Ten skin to chyba jeden z największych rozczarowań. Miał ogromny potencjał, jednak został moim zdaniem zmarnowany. Kto gra w tym sezonie i go posiada, na pewno wie, o czym mówię. Numer 2, Enforcer z sezonu 5. Pamiętam, ten skin wychodził, wydało mi się fajny, jednak po kilku latach stwierdzam, że jest po prostu jeden z najbrzydszych skinów w Fortnite. Zresztą spójrzcie tylko na tą twarz. Numer 1, Predator z chapteru 2 sezonu 5. I w końcu zwycięzca naszego rankingu, Predator. Skin tak brzydki, że gdybym się właśnie na niego bił, byłbym przerażony jego wyglądem. Więc może jest to jakiś plus, ale zdecydowanie zasługuje na pierwsze miejsce w tym rankingu. Jeśli uważasz, że powinien się tu znaleźć jakiś inny skin w tym rankingu, to napisz koniecznie w komentarzu. Zostaw suba oraz łapkę w górę, jeśli spodobał Ci się ten materiał, bo tylko 1% oglądających buduje nasz kanał. Dodatkowo zapraszam na nasze inne socjale, do których link znajdziecie w opisie oraz na mojego prywatnego Instagrama. Cześć!